Kościół świętego Jana Ewangelisty w Paczkowie zaczęto wznosić wraz z murami miejskimi w 1350 roku. Budowa trwała około 30 lat. Świątynię ufundował biskup wrocławski Przedsław z Pogorzeli. Jest to kościół inkastelowany, czyli ufortyfikowany. Nastąpiło to na początku XVI wieku w obawie przed najazdami Tatarów. Strome dachy zastąpiły mury tarczowe zwieńczone attyką pod postacią jaskółczego ogona. Jaskółczy ogon attyki chronił stanowiska strzelnicze. Wewnątrz kościoła wydrążono studnię. Na szczęście atak nigdy nie nastąpił. Do prawie kwadratowego korpusu przylega trójprzęsłowe węższe prezbiterium oraz kruchty i kaplice. Widoczna tu z daleka wieża kościoła miała po wybudowaniu 120 metrów, obecnie ma 64 metry. Portal zachodni zwieńczony jest kwiatonem, po bokach którego znajdują się dwie sylwetki trzymające dwa herby – Przedsława z Pogorzelic i biskupów wrocławskich. Archiwoltę zdobi 12 żabek. Całość portalu flankują dwa pinakle. Wyżej dwa łacińskie napisy, wzmocniony w 1577 roku i drugi to jest brama. Wnętrze kościoła jest halowe, o trzech nawach dwuprzęsłowych i trójprzęsłowym prezbiterium zamkniętym siedmioboczną abscytą. Ołtarz główny w niebowzięcie Najświętszej Marii Panny, neogotycki, pochodzi z XIX wieku. Został wykonany w warsztacie Bernarda Kutzera. Oprócz figury Najświętszej Marii Panny w ołtarzu znajdują się figury świętego Piotra i Pawła. Dzięki delikatnym witrażom w prezbiterium jest bardzo jasno. W prezbiterium umieszczono emporę patronacką, która miała podkreślać rolę, jaką odegrali biskupi w powstaniu tej świątyni. Jedną z dwóch figur stojących na konsolach jest figura świętego Jana Nepomucena w stroju liturgicznym. W prezbiterium zastosowano rzadkie na Śląsku sklepienie sieciowe, w nawach jest sklepienie gwiaździste. Sklepienia naw oparte są na jednej parze filarów, które wspierają cztery arkady. Po lewej stronie, w miejscu, gdzie nawa główna przechodzi w prezbiterium, umieszczono ambonę. Zdobią ją polichromowane płaskorzeźby czterech ewangelistów z ich atrybutami oraz baldachim z pinaklami. Wszystkie ołtarze boczne są do siebie podobne. Obrazy flankowane są kolumnami, we wnękach znajdują się figury świętych, a na szczycie jeszcze jedna figura otoczona pinaklami. Jedyna studnia w Europie wewnątrz kościoła, wykopana podczas jego fortyfikacji, otrzymała w XIX wieku żelazną nadbudowę. To ołtarze prawej nawy. W ołtarzu Serca Jezusowego po prawej stronie Święta Jadwiga Śląska. W kaplicy grobowej Maltizów umieszczono ołtarz wykuty z jednej bryły piaskowca przez Georga Grebachera.
wypełniają go sceny z życia Jezusa, ostatnia wieczerza w Predeli, ukrzyżowanie i zmartwychwstanie w szczycie. Stacje drogi krzyżowej w formie obrazów zdobionych pinaklami. We wnętrzu kościoła oraz na zewnątrz umieszczone są epitafia.